Cześć kochani, to jeszcze raz ja. Tutaj przełączyłam się nam na telefon. Mam nadzieję, że tutaj będzie nas lepiej słychać i widać. Proszę, napiszcie mi tylko, czy mnie słyszycie i czy mnie widzicie. A ja tutaj zaczekam na Anię. Ania już powinna zaraz z nami być. Ani wysłaliśmy zaproszenie. Także Ania powinna za chwilkę do nas dołączyć. Ja dzisiaj, kochani, przypomnę tak szybciutko, że będziemy rozmawiać na temat tego, jak Ania wygrała 4. edycję You Can Dance. Cześć, cześć, tutaj widzę, że do mnie piszecie. Cześć Aniu, witam Cię, super, cieszę się bardzo. Także czekam na Ciebie, słońce, dołącz tylko do mnie. Super. Widzę, że tutaj do nas dołącza, także bardzo się cieszę. Dajcie, proszę kochani, znać, czy mnie widzicie, czy mnie... No cześć! Mamy Anię z nami. Cześć! Jestem, myślałam, że się nie połączę, bo pierwszy raz jestem Słyszysz na mnie Facebooku, dobrze? Szczerze mówiąc, nie? Aha. Słychać mnie? Ale ty... Tak, 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 ja Cię bardzo dobrze słyszę. Dokładnie, ja Cię super słyszę. Słyszysz mnie też, wszystko w porządku, tak? Słyszę, słyszę, słyszę. Ania, moi drodzy, mówię, że się bałam, że się nie połączę. Tak. Ania po raz pierwszy, moi drodzy, tutaj się z nami łączy tak naprawdę. Łączy się przez Facebooka, ponieważ zazwyczaj łączyła się przez Instagrama. Także super, bardzo się cieszę, że udało Ci się do nas dołączyć. No ja też się cieszę, ale powiem Ci szczerze, że bardzo przerywasz. Przepraszam, jeszcze widzę, że ktoś mi akurat zadzwonił w międzyczasie i prawdopodobnie się odłączyłam na chwilkę. Słyszycie mnie, tak? Widzę, że telefon mi zadzwonił. Słyszę, chociaż niewyraźnie widzę. Niewyraźnie mnie widzisz. Jestem. Aha, rozumiem. Dobra, spróbuję troszeczkę przełączyć. No to dobra, no to super. Ania, fajnie, dziękuję Ci bardzo, że dołączyłaś do nas, że zechciałaś przyjść na chwilkę na live'a, wskoczyć. Ja wiem, że masz bardzo taki, że tak powiem, napięty grafik i wiem, że u Ciebie też się dużo dzieje, także super, cieszę się bardzo, że tą chwilkę dla nas znalazłaś. Ja tak wkrótce powiedziałam, Aniula, że Ty po prostu wygrałaś tą 4. edycję You Can Dance i że opowiemy sobie troszeczkę właśnie o tej takiej konsekwencji, o tym właśnie, jak to zrobiłaś, że właśnie wygrałaś, jak to się stało, że to było za 4. razem, a nie wcześniej. Może troszeczkę opowiesz w ogóle, ile razy startowałaś i jak to w ogóle wyglądało? No, w ogóle historia z You Can Dance w moim przypadku to naprawdę jest dosyć mocno taka pogmatwana, dlatego że jeszcze w Polsce nie było tego programu, a ja już odtwarzałam sobie gdzieś tam na płytach taki You Can Dance, tam, bo to So You Think You Can Dance w Stanach się to tak nazywało. I ja mówię, że o kurczę, jaki program. Jak ja to zobaczyłam, w sensie miałam tak ciarki na plecach, że to jest program dla mnie, że jak tylko będzie w Polsce, to ja pójdę. Ja, słuchajcie, byłam przekonana, że ja pójdę, ja się dostanę i to będzie wszystko super, tak? I pójdzie tak, jak sobie zaplanowałam. Powiedzmy, że poszło tak, jak zaplanowałam, ale droga do tego jakby sukcesu, no była dosyć ciężka, długa, pracowita, z takim trochę rozżaleniem, znowu z jakąś taką pokorą, na nowo ćwiczenie, bo nie ukrywam, byłam na pierwszej edycji na castingach, tam się nie dostałam, znaczy przeszłam taki precasting jakby, ale się nie dostałam. Na drugiej edycji byłam, też się nie dostałam. Też przeszłam precasting, ale później, no nie wiem, tam zweryfikowano, że jednak byli bardziej ciekawsi ludzie, nie wiem, o co tam chodziło. Trzeci casting też jakoś tam coś mi umknął, to już w ogóle nawet precastingu nie przechodziłam. Słuchajcie, ja byłam tak załamana, że ja jestem do bani, że ja w sumie chyba nie umiem jednak tańczyć, a w sumie to ja nie wiem, co to jest za program, czy to jest o tańcu, czy o czym to jest. I rzeczywiście myślałam, jak tutaj mam, z jakiej strony mam się pokazać, żeby jeszcze to zaskoczyło. No i jakby weszłam do macierzy, czyli do tej takiej mojej szkoły baletowej z powrotem, przemyślałam, jak chcę się pokazać, ubrałam te baletki, czyli te puenty tak zwane i zatańczyłam taką różową panterę, nie wiem, czy ktoś tam jak pamięta, to będzie wiedział, o co chodzi.
I tym właśnie swoim układem weszłam właściwie z biletem do Lizbony, bo wtedy były warsztaty w Lizbonie. No i tak się zaczęła moja taka cała droga jakby do tego You Can Dance. Także mówię, to było jakieś czekanie 4 lat, bo wiadomo, no, te sezony są co rok, rok w rok i ja na każdy casting gdzieś tam byłam. Ostatni casting w sumie nie chciałam pojechać, bo gdzieś mi umknął, bo w Poznaniu, gdzie tutaj obecnie jestem, to były castingi, mówię, pójdę sobie na ten casting, ale w tym czasie mojego męża chrześnica miała komunię i już miało to wszystko było zaplanowane. Ja mówię, dobra, to ja już tam to olewam, ja już nigdzie nie jadę, 3 razy mnie nie chcieli, to ja już nie będę tam się pchać, po co ja mam tam iść, oni na pewno już się ze mnie śmieją, że ja już tyle razy tam jestem, na pewno mnie wiedzą, znają. Ale ze względu na to, że no, mój wtedy chłopak, a obecnie małżonek, widział, jaka jestem też zdeterminowana, że ten taniec to jest taka cała moja pasja, całe życie, jak bardzo chciałam, jak się starałam, jak wcześniej płakałam, że się nie dostałam. I on mówi, wiesz co, ja pojadę z tobą na casting tam do Białegostoku. No wiecie, z Poznania do Białegostoku, to tam były naprawdę godziny jazdy. Ja mówię, naprawdę ze mną pojedziesz? Chodź, pojedziesz tam, nie wiem, jesteś przygotowana? No i no, no jestem, no, no jestem. Pojechałam rzeczywiście i tam jest takie zagłębie, wiecie, no hip-hopowców, typowo takich ludzi, którzy tańczą bardziej streetowe klimaty niż takie klasyczne. Więc wśród tych wszystkich takich hip-hopowych wydań choreograficznych u ludzi weszła Różowa Pantera na puentach, no to wiecie, no to był taki szał, to był taki szał i tym jakby no, zdobyłam sobie sympatię wśród jurorów, dostałam ten bilet, pojechałam, no i później już ta cała akcja jakby w programie, to już jest też jakby taka odrębna historia, bo tam też były różne perypetie związane z moim zdrowiem. Ja przy pierwszym odcinku prawie, że zrezygnowałam z udziału, bo coś tam mi się zaczęło dziać, bardzo mnie bolał brzuch, nikt nie wiedział, co to jest, czy to ze stresu tak mnie wzięło, ale mówię, no kurczę, już tyle razy występowałam na scenie, to nie może być taki stres, to jest coś innego, ja znam siebie, znam swoje ciało, jestem świadoma swojego ciała i mówię, to nie jest stres. I tam akurat mnie podejrzewano o wyrost, jak też nie umiano tego stwierdzić. Ja mówię, dobra, to ja już sama nie wiem, czy ja mam już rezygnować, czy ja mam się poddać pod nóż, więc też tutaj wszystko było w takim, wiesz, pod znakiem zapytania, ale mówię, dobra, przeczekam jeszcze te 2-3 dni i zaczęło mi przechodzić. Więc nie wiem, może to był ten stres, nie wiem, co to było, ale potem się okazało, że jednak to był wyrostek, bo jak to mi się to znowu odbudowało i już potem przeszłam jakby no to, ten zabieg wycięcia tego wyrostka, więc no perypetie były takie, wiesz, na ostrzu noża, czy być, czy nie być. I to właściwie od mojej decyzji, czy ja jestem zdeterminowana, żeby pójść po to, co sobie tam założyłam, a już taką drogę przeszłam tych 4 lat, więc jak weszłam, to mówię, no nie, nie mogę się teraz w takim momencie poddać. Jeśli mi się tam poprawia, no to możliwe, że jest lepiej, może to wcale nie jest ten wyrostek, może rzeczywiście ja się stresuję, ja już sama potem nie wiedziałam, więc no taka dosyć długa droga do tego sukcesu. No tak, dosłownie, no niesamowite, ale popatrz Ania, 4 lata, prawda, mówisz, prawda, ile rzeczy się w międzyczasie wydarzyło, prawda, ja Cię w ogóle podziwiam, że Ty wciąż trwałaś w tym i mówisz, chcesz, prawda, że chcesz, że działasz, że wróciłaś do tej szkoły baletowej. Ania, a w ogóle opowiedz, jak to się stało, że dlaczego szkoła baletowa, dlaczego tańce w ogóle, jakby taka pasja, skąd się w ogóle znalazła u Ciebie? Wiesz co, no to chyba po prostu gdzieś tam było u mnie w sercu, trochę moja mama, trochę właśnie siostry mojej mamy, one takie były zawsze rozrywkowe, babcia też taka tancerka gdzieś tam krakowiaki tańczyła, ja bardzo wygimnastykowana, szpagaty, gwiazdy na podwórku. Ja już pamiętam jeszcze, jak chodziłam do szkoły podstawowej, do pierwszej klasy podstawowej, ja już nosiłam taki wielki tutaj boombox na ramieniu, bo ja już byłam taką, wiesz, z tych teledysków MC Hammer i tam, nie wiem, jakieś jeszcze tam były, wtedy jak, na topie kto tam był, ale no już byłam taka, że tam tą muzykę gdzieś tam czułam, już tam były takie mini playback show się nazywało to w szkołach. I ja po prostu każdy tam ten program szkolny jakby zaczęłam, ja musiałam tam być, ja musiałam to wygrywać, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, się tam cieszyłam, że jakieś długopisy wygrałam, więc mama gdzieś tam zobaczyła ten potencjał we mnie i
miałyśmy taką znajomą, która też posłała swoją córkę do szkoły baletowej. Wiecie, no 10-latek, który ma iść do szkoły baletowej do miasta, w którym nie mieszka, czyli to się wiązało z tym, że musiałam iść do internatu mieszkać, więc jako 10-letnia dziewczyna byłam już w internacie, z dala od rodziny, od, wiecie, no, dorosłego człowieka, wszystko już sama. I właśnie ona nas tak jakby nakierowała, że słuchaj, ta moja córka chodzi, tam jest fajnie, jak dziewczyna jest uzdolniona, no to co ona będzie w tym małym miasteczku robić, tak? No jak ma taki potencjał, to spróbujcie. I ja już pamiętam, od pierwszej klasy szłam do tej szkoły baletowej. I to to samo jest, słuchaj. Ja już w pierwszej klasie myślałam, że ja już pójdę do tej szkoły baletowej. Mówię, mamo, no kiedy ona? No to w drugiej. I ona też dobrze nie wiedziała, no bo wtedy też nie było takiego dostępu do internetu, tam gdzieś od kogoś coś się dowiedziała. No to od drugiej. Nie od drugiej, córeczko, jeszcze nie od trzeciej. Jednak przyjmują. Ja mówię, no to dobra, już od trzeciej ja już pójdę, ja już czekałam. I ona mówi, wiesz co, od czwartej jednak, więc ja już, słuchajcie, czekałam 4 lata na tą szkołę baletową. Tam poszłam, 9 lat szkoły baletowej, słuchajcie, wtedy, kiedy nas zaczynało jakieś chyba z 50 osób było do szkoły baletowej przyjęte, a kończyłyśmy 7 osób. Także do klasy maturalnej ja byłam w 7 osób, czyli to jest taka szkoła, no jakby trochę dla wytrwałych, dla tych, którzy rzeczywiście chcą, gdzieś tam no, jakieś te swoje takie zniechęcenia przejdą, no bo to też nie ukrywam, że to było tak, że to było pięknie i wszystko pięknie, prawda? Tylko no też były zwątpienia, że może ja chcę chodzić do normalnej szkoły, może ja już nie chcę się tak wyginać. Wiadomo, wtedy, kiedy jest okres dorastania, też trochę się inaczej patrzy, kiedy są same dziewczyny w klasie, a no już tam się zaczyna dojrzewać i już ci chłopacy też cię interesują, no to mówisz, ja nie chcę chodzić do tej szkoły. No ale jak już to się przejdzie, ta pasja znowu wygra, no to jakby dokończy się jakby dzieło i też ta szkoła baletowa właśnie tak poszła przez te 9 lat jakoś tak gładko w miarę. No niesamowite, naprawdę. I rzeczywiście od samego początku tak naprawdę ta pasja taneczna jakby była z tobą cały czas, prawda? I ty konsekwentnie dążyłaś do tego, prawda? I w międzyczasie jeszcze wiele innych rzeczy się gdzieś tam wydarzyły po drodze. I powiedz mi, czy to też jest taki powód, dla którego ty zdecydowałaś otworzyć swoją szkołę baletową, bo rozumiem, że to głównie szkoła baletowa, tak? I zostać choreografem. To nie jest szkoła baletowa, to jest taka szkoła, powiedzmy, no wszystkiego możesz się nauczyć. I hip-hopu i baletu, to jest dla takich, którzy chcą to robić jakby hobbystycznie, nie zawodowo, bo ja się uczyłam tańca zawodowo. Już właściwie można powiedzieć, że ja się już kształciłam w zawodzie od 10 roku życia, więc wiecie, no jak ktoś chodzi raz w tygodniu na taniec, na balet, na hip-hop czy tam na coś, no to jest takie bardziej hobbystyczne, z pasji, żeby się poruszać, żeby coś tam może trochę się nauczyć, tak? Ale no nigdy nie będzie to tak bardzo profesjonalne, więc ja tutaj jakby otwieram drzwi dla ludzi, którzy bardzo lubią taniec, nie chcą z tym wiązać jakby większej przyszłości, ale jakby nigdy nic nie wiadomo. Tak, że mogą zacząć, mogą jakby zrobić ten pierwszy krok, więc to jest prywatna szkoła, nie państwowa, więc to właściwie państwowych szkół takich baletowych jest tylko 5 w Polsce, więc nie ma jakby innego zawodu tancerza niż nie przejść szkoły baletowej, o, że tak powiem. Wszystkie inne formy tańca gdzieś tam trzeba sobie samemu zorganizować warsztatowo, wyjazdami, gdzieś tam jakieś, no wiecie, nauki inne, tak? Tak. Czyli Ania, ja rozumiem, że jakby twoja szkoła, czy jakby jeżeli ktoś chciałby dołączyć albo chciałby wysłać dzieci na przykład do twojej szkoły, to rozumiem, że znajdujesz się w Poznaniu, tak? Twoja szkoła? Blisko, tak. W Poznaniu mam kilka takich otwartych też miejscówek, gdzieś tam podnajmuję też salę i jakby, no mam takie małe filie, o, że tak powiem, w różnych miejscach. Nawet w miasteczku, z którego pochodzę, też tam jeździmy raz w tygodniu i jakby też zapewniamy tej młodzieży, która nie ma tak dużego dostępu do tańca, to też tam mogą sobie się realizować dzieciaki. No super, no to bardzo fajnie, też mogą się realizować. Czyli zostałaś w takich rodzinnych gdzieś tam gronach, żeby dać im tam taką możliwość, prawda, rozwoju. Jest to naprawdę niesamowite. A powiedz mi, co myślisz, jakby co dało ci wygranie You Can Dance? Jakby takim, co byś powiedziała, że najbardziej w jakiś sposób ci pomogło, czy też, czy pomogło ci właściwie się jeszcze bardziej rozwinąć? Bo tam główną nagrodą był wyjazd do...
No do Stanów, do Nowego Jorku. Tam właśnie dostałam to stypendium i to był bardzo fajny czas, bo no ja się wywodziłam z takiego właśnie, z takiej klasyki, chociaż nie ukrywam, ja zawsze gdzieś tam byłam jakąś taką, no wszechstronnie jakby utalentowaną, tak powiem, nieskromnie w dziedzinie tanecznej, że byłam otwarta na różne style, ale mimo wszystko przez 9 lat, jak się wałkuje taniec klasyczny, jazz, modern, tamte tańce ludowe, a tańce charakterystyczne, no to jednak to ciało jest takie bardzo klasyczne. A będąc w Stanach, miałam bardzo dużo takich lekcji, szkoleń z takimi naprawdę fajnymi choreografami, gdzie mogłam sobie ten taniec taki streetowy przejść. Hip-hopem się bardzo tak zakręciłam, mówię, kurczę, jaki to jest, no jak, w ogóle to jest inna bajka, to nie, to jest takie coś innego niż my się uczyliśmy. W klasyce bardziej tak się wyciąga ruch na cztery, a w hip-hopie masz właściwie na każdy bit ruch, więc ja mówię, ja cię kręcę, jak oni umieją to zapamiętać, ja tego nie umiem zapamiętać nawet, nie? Więc dla mnie to było też taka nowość, ale dzięki temu, że przez 3 miesiące wałkowałam, tak się tym podkręciłam, że też jakby po tym, jak przyjechałam, stwierdziłam, że otwieram też szkołę tańca, gdzie będę uczyć też tych takich hip-hopowych stylów i takich współczesnych i gdzieś tam też to łączyć, więc to też jest fajne, że gdzieś to mnie otworzyło na coś nowego, bo możliwe, żebym tak była osadzona w tej klasyce, w modernie i w jazzie tylko, a tutaj jakby wiem, o co chodzi, tak? Umiem stwierdzić, czy ktoś dobrze tańczy hip-hop, czy ktoś słabo, tak? No widzę, no to jest jakby oko tancerza też widzi troszeczkę inaczej. Także no na pewno mi to dało i na pewno dało mi to jakąś taką popularność wśród tam tancerzy czy tam ludzi, którzy się interesują tańcem, bo ja naprawdę już dużo, dużo zrobiłam przed You Can Dance'em. Ja już tańczyłam w różnych teatrach, jeździłam po świecie z różnymi projektami tanecznymi. Byłam i pół roku gdzieś tam w Hiszpanii w teatrze tańczyłam i tu jeździłam gdzieś w Poznaniu byłam w teatrze i gdzieś tam w różnych takich mniejszych, większych projektach brałam udział, więc no w programie jest zawsze powiedziane, że teraz drzwi stoją otwore przed tobą. Te drzwi były już wcześniej dla mnie otwarte, ale ja jakby chciałam taką wisienkę na torcie. To jest coś, co tam kiedyś sobie wymarzyłam i po prostu tą wisienkę położyłam na tym torcie. Więc to tyle mi ten właśnie program dał. Na pewno jakąś popularność i jakby chęć dalej rozwoju się w tym kierunku. No nie, jest to naprawdę niesamowite. I wiesz co, Aniu, dostałyśmy tutaj pytanie, więc ja postaram się tutaj przeczytać szybciutko. Ile razy trzeba ćwiczyć w życiu dorosłym, by osiągnąć wysoki poziom zaawansowania? Rozumiem, że tutaj chodzi o tańce, tak? Ja ostatnio, słuchajcie, też się nad tym zastanawiałam, bo wiecie, co chciałam zrobić? Zaczęłam lekcję gry na pianinie. I teraz właściwie to jest, można powiedzieć, to samo, no bo tutaj oczywiście tutaj eksploatujesz, kupić musisz wiedzieć, że ta ręka gra coś innego i tak. Dla mnie to jest po prostu kosmos. Ja nie umiem się skoncentrować na to, żeby lewa robiła to samo, co prawa, mimo że koordynację ruchową mam. I teraz ja mówię, kurczę, to ile ja bym musiała ćwiczyć, żeby tak opanować tą grę na pianinie, tak w miarę porządnie, żeby tam, nie wiem, zagrać dla Elizy normalnie, tak? Czy tam jakiegoś Chopina tam trzasnąć. I zastanawiałam się, ja mówię, kurczę, muszę to sprawdzić. Słuchajcie, wpadłam na taki jakiś artykuł, że człowiek, który chce jakąkolwiek profesję zrobić, to musiałby w wieku dorosłym jakieś 4 lata poświęcić po 8 godzin dziennie, żeby opanować jakąkolwiek technikę. Czy to grę w tenisa, czy to właśnie gra na pianinie, czy taniec. Tylko czy my jesteśmy w stanie 8 godzin poświęcić na cokolwiek? Prawda? No bo jako dziennie, 8 godzin dziennie, tak? Zobacz, u mnie to jest rozplanowane na tyle lat, tak? Ja już jestem w tańcu, tak? Ale żeby to tak skondensować i chcieć już szybko, jako człowiek dorosły, no to tam, no wiadomo, 8 godzin nie jest w stanie jakby ćwiczyć cały czas. Ja jestem czasami po 6 godzinach treningu z dziećmi i jestem wykończona, ale no tak, myślę, że tak z 2-3, no 4 maksymalnie godziny, tak żeby się przycisnąć, to tak z 3-4 lata, żeby to wyglądało na jakimś poziomie, to myślę, że chyba tyle. No myślę tutaj, że nasi odbiorcy chyba się zaskoczyli troszeczkę, bo widzę, że takie mimiki wysyłają mi zaskoczone po prostu i serdecznie pozdrawiam też Juras tutaj, widzę, że dużo osób do nas dołącza, także kochani, pozdrawiam serdecznie.
Fajnie. No Ania, no naprawdę jest to niesamowite. I powiedz mi, bo tak jakby z tego You Can Dance, z tych tańców, nagle zaczęłaś również interesować się innymi rzeczami, prawda, w międzyczasie, że tak powiem, biznesowymi. Tak, znaczy powiem tak, ja zawsze byłam gdzieś tam otwarta na biznes i zawsze gdzieś tam mi ta głowa chodziła, co by tutaj jeszcze robić, no bo jakby mam świadomość tego, że taniec jest tylko chwilowy. Ja oczywiście mogę rozwinąć biznes taneczny w postaci szkoły i zajmować się jakby prowadzeniem szkoły i jakby do tego dążę, bo wiem, że no jako tam 50-latka ja nie będę się tak wyginać jak teraz, prawda? Więc jakby to mnie też tam wcześniej otwierało na to, żeby myśleć o czymś innym dodatkowym, żeby gdzieś tam mieć dwie nogi finansowe, jak nie trzy, żeby po prostu być zabezpieczona w jakiejś tam sytuacji. I okres pandemii jakby przyspieszył to i utwierdził mnie w tym, że ja to, co myślałam wcześniej, jest słuszne, że nie mogę polegać tylko jakby na tym swoim jednym obszarze, mimo że się w nim bardzo dobrze czuję, już tyle lat jestem, właściwie już na tym zjadłam zęby, więc no, stwierdziłam, że muszę pomyśleć, co by zrobić, żeby tutaj mieć tą drugą nogę finansowo. I tak zaczęłam sobie rozważać, co to by mogło być, jakby to mogło wyglądać, może jakąś produkcję uskutecznić. Już słuchajcie, ja nawet mam taki kawałek też ziemi u siebie w rodzinnym mieście i mówię, może tam jakiś biznes taki, nie wiem, hotel albo coś tam. Słuchajcie, no już miałam takie myśli, żeby po prostu gdzieś ten dochód pasywny był, tak? Właśnie albo mieć jakąś nieruchomość, albo właśnie, a ja mówię, kurczę, tylko tym trzeba się bardzo mocno zajmować i być na miejscu. I żeby to osiągnąć teraz, to ja bym musiała teraz zostawić w sumie te moje tańce, jeździć tam, to bym miała jeszcze gorzej, jeszcze więcej pracy do zrobienia niż obecnie mam. Więc też zaczęłam w innym kierunku i szukać jakby czegoś, co mogę robić z doskoku, w międzyczasie, kiedy chcę, jak chcę, na swoich warunkach. I tu pewnie pytasz o Forever. Dokładnie tak, dokładnie tak. Pytam właśnie o Forever. Jak to się stało w ogóle? Dlaczego Forever? Wiesz co, no Forever raz, że ja zawsze dbałam jakby o swoje zdrowie, o swoją urodę, o to, żeby tam być aktywną. I bardzo też jakby suplementuję się też suplementami od czasu do czasu, że na przykład tam w jakiejś porze roku biorę więcej witaminy C, a tam w jakiejś tam porze roku biorę więcej cynku czy tam czegoś. Więc jakby suplementy zawsze kupowałam. I teraz jakby przyszło do mnie Forever, bo Forever do mnie przyszło. I ja zaczęłam to rozważać. Ja tym naprawdę nie chciałam się zajmować. Tylko, no i podobały mi się produkty, podobał mi się aloes, że ja mogę to pić, że to mi pomaga, że to jest na odporność. No już tyle rzeczy o tym aloesie się naczytałam, książek nakupowałam. Ja mówię, no to jest kurczę, no rewelacja, tak? No ja to będę pić już do końca życia, się super czuję. Ja słuchajcie, wyszłam z takiego problemu bardzo suchej skóry. Ja nawet mogłabym powiedzieć, to nigdy nie było stwierdzone przez lekarza, ale to było takie trochę atopowe zapalenie skóry, mocno suche, właśnie takie wyrastające cebulki. I jak zaczęłam pić, ja mówię, jejku, ja nie muszę się w ogóle smarować. To jest super, no bo to jest takie nawilżenie od środka. Ja mówię, dobra, to ja będę pić ten aloes już i będę sobie to kupować. Ale żeby kupować, żeby mieć jakby zniżkę, też tą 30%, no to mówię, dobrze, to ja wezmę sobie ten cały pakiet startowy, ja tylko wypróbuję na sobie, są fajne produkty, ekologiczne, bez parabenów, to jest coś, co ja zawsze używam, tylko że wszystko z innych marek gdzieś tam. Tu kupiłam to, tu kupiłam tamto, chodziłam po tych sklepach, latałam, czasami czas traciłam, bo tam był szampon, a tam były suplementy, a tam było coś. Teraz otwieram swoją hurtownię i kupuję wszystko, co chcę dla siebie i wiem, że to mi służy, wiem, że to jest dobre. Jeszcze do tego mam darmowe szkolenia, gdzie mogę się uczyć o tym wszystkim, więc tak trochę pół jak dietetyk, trochę jak jakaś farmaceutka, trochę jak jakaś tam kosmetolog, tak? No, mam wiedzę jakby teraz z takiego ogólną wiedzę z produktów, które używam, więc tym też się cieszę. No i tak naprawdę to poszło w odstawkę. Ja te wszystkie materiały odrzuciłam, wyrzuciłam, mówię, ja tym nie będę się zajmować, bo ja tam się do tego nie nadaję, gdzie ja tam będę teraz latać, może z katalogiem jeszcze po domach, wiesz, nie? Tak mi się wydawało, że to tak wygląda. No ale obserwowałam też dziewczyny, które się tym zajmują i mówię, no nie, no kurczę, no na czym one zarabiają? Jak one zarabiają? No kurde, mi się to podoba, ja już tyle ludziom to poleciłam, tak po prostu, za darmo,
no to ja zobaczę, o co tu chodzi. No jak zaczęłam śledzić, przeszłam ten plan marketingowy i ja mówię, no kurde, geniusz to wymyślił. No geniusz, nie? Żeby coś takiego wymyślić, że tak można fajnie się rozwinąć, raz używać ekstra produktów, i tak je używam i tak, i tak je polecam i tak, i tak jeszcze, wiesz, no rozmawiam o tym z ludźmi, no to ja mogę to wykorzystać na to, żeby budować ten zespół, którzy też będą chcieli tak jak ja, tak? No i dzięki temu, wiesz, padłyśmy też na siebie i zaczęłyśmy też razem współpracować i fajnie nam się teraz tutaj, wiesz, współpraca układa i zobacz, i każda jakby pracuje na własny koszt, tak? W sensie, że ja nie muszę się tobą martwić, że ty coś zrobisz, ty nie zrobisz. I ja mówię, no kurczę, genialne, no normalnie ja muszę, wiesz, swoich pracowników ścigać, muszę myśleć, co, żeby ktoś tam nie zapomniał tego czy tamtego, instruktorów podnajmować, płacić za nich podatki, ZUS-y opłacać za siebie, wiesz, wszystkie PIT-y, SRIT-y, CIT-y i te inne dodatkowe. I ja mówię, to jest świetne, bo ja tutaj tego wszystkiego nie mam. Ja nic nie muszę, wiesz, nie? Nic nie muszę. Każdy wchodzi, tak. Jak chcesz zrobić, to robisz, jak nie chcesz, to nie robisz, to no wypad, nie? Wiesz, nie muszę nikogo ścigać. Każdy chce jakby osiągnąć sukces, to jest. Jak nie chcesz, to odchodzisz i też nie masz jakby, wiesz, konsekwencji nie ponosisz z tego tytułu, tak? Że jednak stwierdzasz, że to nie jest dla ciebie, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i każdy może stwierdzić, że to jednak jest dla mnie, tak? To jest. No, w normalnym życiu idziesz i coś tam polecasz i coś tam mówisz, że kupiłam bluzkę tu czy tam, że tuż do rzęs czy coś tam i ty idziesz, to kupujesz i ja z tego tytułu nie mam pieniędzy, tak? Nie zarabiam, a tutaj jednak możesz mieć w portfelu jakąś tam część marketingu, tak? Który normalnie firma by oddała do sklepu czy do reklamy, na reklamę w telewizji. Czyli wiesz, no tutaj firma oddaje nam. Także to jest niesamowite, nie? I dlatego mi się to tak podobało. Mi się tak, wiesz, lampki zapaliły i ja mówię, to jest to. To jest to, czego ja tak długo szukałam, gdzie nie mam jakby, wiesz, ludzi, którzy mi siedzą na głowie, nie? I muszę się nimi zajmować, chociaż fajnie mi się z nimi współpracuje. My mamy przecież też narady, więc to jest też fajne, że gdzieś tam wiemy, jak działać. Mamy materiały, szkolenia. Jeszcze ekstra społeczność, no kurczę, nie ma nic lepszego, tak? A w takiej dobie, wiesz, gdzie siedzimy w domu, no to jak my mamy tą społeczność, tą swoją grupę i my się raz w tygodniu spotkamy, to my już nie możemy doczekać, kiedy my się spotkamy, nie? No ty jesteś w ogóle mistrzem, że wstajesz tam, nie wiem, o 3 czy o 4, żeby się z nami spotkać, a my mamy 21. Tak, no bo w ogóle tutaj ja tylko może dopowiem, bo dużo osób też nie wie. Ja tak naprawdę zdecydowałam się o dołączeniu właśnie obserwując sobie też Ani. Już słyszałam o tym Forever tam 2 lata temu, podczas mojego takiego miesiąca miodowego z moim mężem w Mongolii. Wtedy już się gdzieś tam zapisałam, ale tak naprawdę podjęłam decyzję o biznesie po tym, jak zaczęłam Ani obserwować, zaczęłam pić te aloesy, które bardzo mi też pomogły po moim tam operacji w szpitalu i później się tak samo zastanawiałam, jak ty, Aniula, właściwie dobra, no to jak ten biznes działa, prawda? Na jakich zasadach to wygląda? I tutaj właśnie napisałam do Ani i teraz razem działamy w bardzo fajnej strukturze takich kobiet petard i tak, jest to rzeczywiście racja. Słuchajcie, kochani, ja wstaję nieraz o 3 rano, żeby się właśnie spotkać z dziewczynami z Polski. Także jest to naprawdę coś niesamowitego, ale tutaj też buduję właśnie swój taki zespół właśnie w Australii, także niektóre spotkania też mam w normalnych godzinach, że tak powiem, ale słuchajcie, jak dostajecie takiego powera, jak macie takie super laski, z którymi możecie współpracować, naprawdę po prostu kobiety petardy, to po prostu wam się chce wstać o tej 3 czy tam 4 nad ranem, prawda? Bo to zależy od dnia, od tam szkoleń, o których godzinach też się znajdują, więc to jest naprawdę coś niesamowite. Ja tutaj jeszcze dopowiem tak szybciutko, jak Ania mówiła, a odnośnie firmy, bo w firmie Forever tak naprawdę ty nie musisz zakładać własnej działalności gospodarczej, prawda? Nie musisz zakładać firmy, nie musisz płacić ZUS-ów, prawda? Tak samo za swoich pracowników. To jest to, o czym ty mówisz, bo jak ty masz swoich pracowników, to musisz za nich jakby odkładać płacić te składki, prawda? Wszystkie. A w tej tutaj sytuacji właśnie Forever tego nie robimy, prawda? Bo każdy jakby jest za siebie gdzieś tam odpowiedzialny i tak naprawdę nie musi tego robić. Także to na pewno bardzo, bardzo fajna rzecz. Ania, no super, ja no to jest tak dodatkowy dochód. Wiesz co?
Ja jeszcze tylko tak dodam, że to jest właśnie coś takiego jak taka franczyza miękka, bo ja kiedyś nawet myślałam, żeby z myślą o jakimś biznesie i bardzo mi się podobał Starbucks, jak dopiero wchodził, nie? Ja mówię, może takiego Starbucksa bym kiedyś otworzyła, właśnie kawę lubię pić, lubię tą celebrację, lubię ciasteczko do kawy, wiesz, nie? I ja mówię, no może takiego Starbucksa. I teraz słuchajcie, żeby otworzyć Starbucksa, to ty musisz mieć lokal, musisz zrobić wszystko to, co Starbucks ma, czyli nawet łącznie z kolorystyką, jak to ma wyglądać, gdzie mają stoliki stać i tak dalej. Do tego musisz mieć pracowników, za których musisz zapłacić, odprowadzić za nich podatek, tak? Jeśli są na umowę o pracę, no to zapłacić za nich ZUS. I ogromne koszta właśnie tego całego lokalu usługowego, tak? A tutaj mamy po prostu produkt, już jest wszystko powiedziane know-how, tak? Czyli właściwie ani my się nie musimy zamagazynować. Twoim biurem jest twój dom, teraz tam, gdzie jesteś, tam właśnie jest twoje biuro, a u mnie u siebie w biurze, tak, w domu. I po prostu działam, mam telefon, komórkę i mam po prostu franczyzę, tak, jakąś. Bez tych wszystkich dodatków i tych zobowiązań, takich dodatkowych kosztów. Ja mówię, no kurczę, rewelacja, nie? No to jest właśnie to, jak ja nie mam czasu, bo mam właśnie szkołę, bo mam dziecko jeszcze, wiesz, no z mężem muszę porozmawiać też od czasu do czasu, nie? Więc wiesz, no to jest tak, że no dużo się dzieje. Ja jeszcze taki projekt teraz też otworzyłam, Dance Fit na YouTubie, także wszystkich też zapraszam, co tam chcą się pouczyć i tańczyć i spalić kalorie. No to Ania Kapera-Burko sobie wejdźcie, zobaczcie. I teraz będę jakby dalej uskuteczniać, więc ja cały czas myślę, cały czas coś robię, cały czas i nie mam czasu za bardzo. Jak ktoś mówi, że nie ma czasu na to, no to ja mówię, no kurczę, wszyscy mamy tą samą dobę, ja naprawdę jestem zalatana, ale naprawdę robię to czasami w międzyczasie. Odpiszę komuś na SMS-a, rozmawiam z koleżanką, to też jest już dla mnie praca, tak? Albo zrobię właśnie jakąś fajną grafikę, czy coś tam wystawię na swoim Instagramie, bo na Instagramie w tym temacie, więc to jest no, dla mnie no, super, tak? A jeśli w przyszłości ma mi to przynieść naprawdę ten dochód pasywny, no to ja mogę poczekać, tak jak poczekałam z szkołą baletową 4 lata, jak 4 lata czekałam na You Can Dance, to ja 4 lata poczekam na Forever, aż się tak rozkręcę, że będę prowadzić wysoko dochodowe życie towarzyskie. O! Jezu, Ania, powiem Ci szczerze, że tego życzymy sobie wzajemnie, prawda? Także to jest niesamowite. Dokładnie. Ale popatrz, Ania, tak naprawdę taka po prostu konsekwencja, prawda? Bo to jest chyba takie najważniejsze i takie wytrwanie w swoich celach, bo Ty już też wiesz sama po sobie, prawda? Że rzeczywiście jest to możliwe, tylko po prostu czasami trzeba poczekać i wierzyć w to głęboko i po prostu iść za tym, co tam gdzieś Twoje serducho czuje, prawda? To jest chyba takie dokładnie najważniejsze tutaj, najważniejsze takie przekonanie, żeby tego się trzymać. Kochani, my będziemy musieli kończyć. Tak, dodaj jeszcze, Aniu, dodaj jeszcze słuchaj. No, myślę, że to, co powiedziałaś, jak najbardziej, zgadzam się z tym, ale jeszcze trzeba uważać na to, żeby nie przejmować się opiniami ludzi, którzy mówią coś dookoła. Jeśli się samemu tego nie sprawdzi, no to tak naprawdę może ci nigdy nie wyjść, bo będziesz mówić, a tu mi tam koleżanka powiedziała, że to jest coś tam nie tak, a tam mąż mi mówi, że to co ty wchodzisz, albo a tam coś tam, coś tam. Jeśli ty masz poczucie, że chcesz spróbować, a nic nie stracisz, tylko wiesz, wejdziesz i będziesz w fajnym miejscu, no to wiesz, no to trzeba spróbować i ewentualnie się z tego nie skorzysta, bo wiesz, no to, że ja jestem konsekwentna, to jest swoją drogą, ale jak przyjdą osoby z zewnątrz, żeby się odizolować od wszystkich takich ludzi, którzy ciągną w dół i mówią, a tam nie, rób nie, idź nie, bo tam coś tam, to odepchnąć się od tego wszystkiego i iść dalej swoją drogą. Dokładnie tak. Tym bardziej, że jak tutaj mówisz, nie skorzystać tak naprawdę z tych produktów, które i tak kupujesz na dzień dobry, korzystasz, prawda? Bo to po prostu wykorzystasz sobie tak czy inaczej, sprawdzisz te produkty, prawda? Przetestujesz, także tak naprawdę i tak nic nie tracisz, a inwestycja jest naprawdę, prawda, też niewielka. Tutaj niektórzy mężczyźni podpowiadają, że tak, czas dla męża jest bardzo ważny, także myślę, że tutaj panowie, Ania, nam dają do zrozumienia co nieco. I tutaj mam jeszcze jedno takie szybciutkie pytanko. Słuchajcie, tak, oczywiście panowie są bardzo, bardzo ważni, także pozdrawiamy naszych panów. Ja myślę, że są nawet pytanie, najważniejsi.
Mówię, myślę, że są nawet najważniejsi, bo ich wsparcie nas też buduje, więc jeśli my ich dobrze, wiesz, tam utulimy, ugłaskamy, to oni też będą dla nas, wiesz, no, takim podparciem i jeśli cały świat będzie przeciwko nam, no to ta druga połowa będzie z nami szła, więc to też jest ważne, no. No i ja nie powiem, bo tutaj rzeczywiście też ogromne wsparcie od męża mam, także dziękuję bardzo, kochanie. A jeszcze tutaj mam takie pytanie, Ania, do ciebie. Skąd ta siła i wytrwałość? Zawsze tak miałaś, czy to sobie wypracowałaś na przestrzeni lat? Znaczy, takie, powiem o, jeszcze tak. Ciekawe pytanie. Powiem wam, że ja czasami uważam się za takiego trochę lesera. Jak mi coś nie leży, tam nie, tam coś, to... No to nie, ale jak ja coś czuję, to ja, słuchajcie, będę szła po bandzie. I właśnie dla mnie nie jest ważne to, że ktoś tam coś mówi mi, że źle czy nie. Zobaczcie, no ile razy mnie odrzucano z tego programu. Ja rzeczywiście miałam taki ostatni moment, że już się tam chciałam poddać, ale ze względu na to, że wtedy z małżonkiem pojechałam i on mnie tam mówi, chodź, pojadę z tobą. I jakoś mi tak dodał takiej, wiecie, takiego powera, że a dobra, będę miała kompana, no to pojadę, nie będę sama, tak? I się udało. Ale ja to czułam w sercu, że ja to muszę, że ja to chcę. Tak samo czułam w sercu, że ja chcę iść do szkoły baletowej już jako ten mały dzieciak. I to jak się czuje, to się wtedy to, za tym powinno podążać, bo w innych sprawach, na przykład jak tam, nie wiem, czasami właśnie mąż mi coś wymyśli, chodź, pójdziemy sobie tam coś tam, jak ja tego nie czuję, to ja mówię, nie, dobra, zrobię to dla niego czy coś, ale tam niechętnie, chodź, pójdziemy usiąść na kawę, już jestem leń, nie? Ale jak już coś, ja wiem, że to jest coś we mnie, to ja idę do przodu i choćby nie wiem, co się działo, ja pójdę tam, nie? Że będę czekać, będę konsekwentna, zdeterminowana i wtedy ciągnę. Tak, ale zobaczcie, z takich tematów odnośnie właśnie You Can Dance, odnośnie Forever, odnośnie tej konsekwencji takiej wiary, doszliśmy również do mężczyzn. Ja nie wiem, czy następnym razem jakieś live'a o mężczyznach po prostu nie zrobimy. Zobaczcie, jak ważne jest to, żeby mieć osobę bliską i taką wspierającą przy nas, tak? Osobę, która też nam będzie dawała takiego powera, prawda, do działania, wesprze w trudnych sytuacjach, ale też jak trzeba, to nam też powie pewne kilka słów, prawda? Dokładnie, dokładnie. To jest dobry pomysł, bo jakby ci mężczyźni są tutaj w tym naszym girl power pominięci zazwyczaj, nie? Że my wszystkie kobiety się tam trzymamy, a ci mężczyźni... Ale ja myślę, że te wszystkie mocne kobiety to są... Wtedy prawdziwe są mocne, wtedy kiedy mają u boku mężczyznę, który jest też mocny i który nie podcina skrzydeł, czyli jeszcze dmucha w te skrzydła. I wtedy ta kobieta jest silna, mocna, bo się nie boi, bo się nie wstydzi, bo czasami, wiadomo, mężczyzna jest trochę silniejszy, tak, od kobiety zawsze, gdzieś tam tupnie i kobieta tak ma takie coś w naturze już. Ale jak facet ci daje takiego, wiecie, kopniaka do działania i mówi, idź, jak chcesz, to rób, ja cię nie będę ograniczał, to jest twoje życie i też jakby wiecie, o co chodzi, nie? No to rzeczywiście to jest dobry też temat. Także słuchajcie, pomyślimy w takim razie o tym live'ie następnym razem. Ja bardzo serdecznie chciałam Ani podziękować za czas, bo ja wiem, że ty jesteś bardzo zagoniona, także nie będę cię dłużej przetrzymywać. Ja tylko, kochani, was chcę bardzo serdecznie zaprosić na przyszły tydzień. Live odbędzie się z Aleksandrą Olesiejuk. Będzie Ola przede wszystkim opowiadać o tym, jak tutaj schudła 19, słuchajcie, kilogramów. Była przez 2 lata na diecie pudełkowej i nie mogła zrzucić tych kilogramów. Również Ola tutaj boryka się z chorobą Hashimoto, ale też powie, dlaczego weszła w dietę keto i jak właśnie aloesy i tutaj oczyszczanie organizmu pomogło jej zrzucić te 19 kilogramów. Także będę was informować na bieżąco w przyszłą środę, godzina 10 rano czasu polskiego, moi drodzy, a australijskiego 6 wieczorkiem. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ani. Dziękuję, pozdrawiam was, bardzo. Kochani, dziękuję, że byliście z nami. Dzięki, Kasia, za zaproszenie.